Nagi prokurator w sklepie Świdnica. Nagi prokurator spacerował po mieście. Po ulicach Świdnicy spacerował nagi prokurator, pracujący w jednej z rejonowych jednostek z okręgu świdnickiego. Był widziany też w jednym ze sklepów. Prokurator okręgowy w Świdnicy skieruje wniosek o wszczęcie wobec mężczyzny postępowania dyscyplinarnego. O sprawie jako pierwszy poinformował portal świdnica24.pl. Według portalu, nagi mężczyzna chodził po osiedlu Zarzecze w Świdnicy. Widziany było na kilku ulicach, a także w jednym ze sklepów. O sytuacji powiadomiona została Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy. Jak się okazało, mężczyzna był pijany. Rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Świdnicy Tomasz Orepuk potwierdził, że mężczyzna to prokurator pracujący w jednej z jednostek okręgu świdnickiego. W dniu dzisiejszym uzyskaliśmy materiały dotyczące tego zdarzenia z policji. Po ich uzyskaniu prokurator okręgowy w Świdnicy sporządził wniosek do rzecznika dyscyplinarnego przy prokuratorze generalnym o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec tego prokuratora, przekazał rzecznik. Dodał, że zdarzenie miało miejsce, gdy mężczyzna przebywał na urlopie.